Witam i teraz krótki film odnośnie Przewodowa, Melnyka, tak, co się tam nowego pojawiło, a sensu tego, co tam w ogóle się wydarzyło, tak. Za chwilę zobaczycie fragment programu, układ otwarty Igora Janka, tak, pokazujący właśnie nagłówki w anglojęzycznej prasie, tak. Z Wielkiej Brytanii, jak rozumiem. Ciekawostka dość, bo to niezbyt, niezbyt pasujące do polskiej narracji. A Na okładka The Mirror, Russian Bombs Hit Poland, w Daily Telegraph Russian Missiles Strike Poland, Russian Missiles Hit Poland to dziennik Metro, londyński. Putin's War Spills into Poland. Takie tytuły bardzo jednoznacznie mówiące o tym, co się zdarzyło, czy w bardzo jednoznaczny sposób interpretujące to, to co się zdarzyło, pojawiały się wszędzie i też taka była nasza świadomość czy nasza obawa, że to były właśnie rosyjskie rakiety. Jak pamiętacie Państwo, polski rząd zachowywał spokój i nie komunikował jasno przez dobrych kilka godzin, za co później spotkała go krytyka. Po części uzasadniona, a po części nie, dlatego że no, z jednej strony rząd powinien uspokajać obywateli i mówić jasno, co się dzieje, no, ale sami, jak rozumiem, przedstawiciele rządu nie byli, nie mieli pewności, co się wydarzyło. A po drugie, kiedy zaczęli podejrzewać, co się wydarzyło, to, to musieli najpierw to wyjaśnić, ponieważ każde słowo ważyło tutaj bardzo dużo i każde słowo mogło mieć pociągać za sobą olbrzymie konsekwencje. Rozmawiałem, przygotowując się do tej analizy, rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami polskich władz, bez, z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w relacje polsko-ukraińskie, i które śledziły przebieg tych wydarzeń bądź bezpośrednio w nich uczestniczyły. Z tego, co mi opowiadano, już pierwsze podejrzenia wzbudziły sam głębokość tego leja, po bombie, aczkolwiek no on jest bardzo poważny, no to jednak lej po rakiecie, która miałaby zniszczyć jakiś dużo obiekt infrastrukturalny, a atak takie atakują rosyjskie rakiety, byłby dużo większy. Pot... I tutaj polecam zapoznanie się z materiałami, jak publikowali zdjęcia, Ukraińcy publikowali zdjęcia z ostrzału placu zabaw, tak, tam jest taki charakterystyczny, z tego co pamiętam, i mam obraz przed oczem, oczyma, że Lej był mniej więcej podobny, tak. Taki sam jak po Iskanderze rozwalonym, jak po... Pamiętam te zdjęcia, to było w środku jakieś blokowiska, tak, ludzie potem łazili koło tego, niektórzy byli zszokowani, tak. Ileby mniej więcej podobne, jak czasami pokazują efekty ostrzału innymi rakietami, to wydaje nam się, że to jest niemożliwe, żeby taki mały małą dziurę zrobiło, tak? Ale tak szczerze mówiąc, chyba tak jest. Ja polecam to sprawdzić. Ale krótko mówiąc, tutaj z ja chciałem pokazać tylko i wyłącznie te, te nagłówki anglojęzycznych gazet, tak? Jeszcze się nie kontaktowałem z osobami z Kanady, jak to wygląda u nich, jak jest przedstawiane, ale spróbuję to zrobić. Coś się pojawia jeszcze tutaj. Niedawno czytałem informację o tym, że jeżeli by Ukraina wystrzeliwała rakiety, które miały strącać pociski Iskandery czy jakieś inne tam lecące z, z Rosji. Czyli ze wschodu, no to chyba raczej nie strzelałaby na zachód, czyli za swoje plecy, żeby one spadły, tak? I raczej no, strzelać mogła, nie wiem, nie wiem, w kierunku Białorusi, jeżeli by leciała z Białorusi, tak? Natomiast wszystkie lecące ze wschodu, tak? Czy tam z Morza Czarnego, czyli z, nie wiem, z południowego wschodu. E, musiało być w kierunku, nie wiem, Mołdawii zestrzeliwane albo Białorusi, albo w kierunku głębi Ukrainy z Lwowa, a nie do tyłu, czyli za siebie. E, jeżeli gdzieś ta obrona przeciwlodnicza z okolic z Lwowa, no to strzelałaby za siebie, że one spadły za siebie lub, nie wiem, pionowo do góry. A raczej nie, chyba z jakimś wyprzedzeniem, tak mi się wydaje. Czyli to wskazuje, moim zdaniem, że z tego, co popatrzcie sobie na pociski balistyczne, tak to albo lecą, tak powiem, bardzo kopułą i spadają pionowo w dół, tak, to i tak nie strzelamy ich na zachód, tak, tylko ewentualnie pionowo do góry lub w kierunku Białorusi, Mołdawii, nie wiem, Węgier, ale nie w tył, tak, na teren Polski, tak, czyli jest to bardzo mało prawdopodobne. Żeby one, tak powiem, to były pociski przeciwlotnicze ukraińskie, wymierzone w rakiety. Tak. I, I to już jest narracja kompletna, tak, idiotyczna. Natomiast mogło się zdarzyć, że ktoś wystrzelił przez przypadek, tak. Ale polecam, tak powiem, były takie informacje odnośnie tego, teraz już ich nie widać odnośnie podobieństwa, tak powiem, współrzędnych geograficznych, nie wiem, czy szerokość, czy długość, tak, ale jedna z tych wielkości pasowała z Kijowa, a druga pasowała z Lwowa, tak, czyli bardziej prawdopodobny jest ostrzał, e, tak powiem, rosyjski. I po trajektorii, lo, 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 tak powiem, tego pocisku, e, albo przepuszczeniu przez Ukraińców, tak, Cel, cel, tak powiem, że tam spada, albo splada pionowo za plecami Ukraińców, a też próbują go zestrzelić, obawiając się, że spadnie, nie wiem, za teren Lwowa. No, tam jest niewielki pasek, no załóżmy, że tak przewidują, że spadnie za teren Lwowa lub na teren Polski i w ostrzeżeni przed, albo nie wiem, w związku z tym, że prowadzą wojnę, to strzelają również w kierunku zachodnim po to, żeby zastrzelić pociąg, pocisk, który ewentualnie może, ewentualnie spać na Polskę, tak? no to jakiś ma sens, tak. I nie wtedy chybia, tak, albo, nie tak powiem, nie, nie trafia w ten Iskander, czy jakiś tam pocisk rosyjski, albo, e, tak powiem, e, i spada Iskander, albo trafia, tak, i odłamki jakieś rakiety spadają, albo tamte tam, nie wiem, z jednego z rakiet wystrzelonych do tego jednego Iskandera, a tak powiem, nie trafia cel i spada poniżej. Co jeszcze można warto wspomnieć? Wszyscy wskazują na to, że ten generowie Ciekawostka. Też polecam odszukanie, że takie systemy przeciwlotnicze mają dwa zabezpieczenia. Z tego, co mówili oficerowie, zaraz po tym, czyli jest jeden automatyczny, który zniszczy rakietę, jeżeli nie trafia w cel, a drugim jest operator, który widzi, że nie trafił w cel, rakieta leci dalej i niszczy ją z, z dowodzenia, tak, czyli czy kierowania, z miejsca dowodzenia czy kierowania, żeby nie spadło na niepożądane tereny, tak. I jakoś o tym drugim przypadku już nikt nic nie mówi. No i teraz przejdźmy do pana mylnika, tak, czyli Człowieka, który mówi, że Polacy mordowali w tysiącach ludzi, tak samo jak Ukraińcy, Polaków, tak? I jest ewidentnie probanderowski. Jak znalazłem samą informację, jeżeli gdzieś tam w internecie mam jakieś chwil na to nagrane, bo ta wypowiedź była chyba z lipca czy z czerwca, taka głupia z niemiecka, gdzie go zdjęli potem z ambasadorowania w Niemczech. I też się wtedy mówiło, że będzie, czyli był taki straszek, że będzie. E, powołany jako minister spraw zagranicznych, już wtedy się o tym mówiło, a jednak został powołany dopiero teraz. I teraz no, chodzą głosy, tam nawet no, Igor, Jarka, Igor o tym nawet mówi, że to jest odwet za e, to, że nie potwierdzili informacji ukraińskiej, że był to pocisk rosyjski. A moim zdaniem, tak jak powiedziałem na początku, wszystko wskazywało, że to było pocisk rosyjski, tak. I Ukraińcy mogą się, albo negocjują z Amerykanami, że dadzą im po cichu, nie będą tego rozprzestrzenia, bo byłoby to strasznie niekorzystne dla Ameryki i na to, że nie potrafi zareagować, albo nie działa artykuł 5, e, czyli ta cała ochrona amerykańska jest nic nie warta, tak, co wiązałoby się z podważeniem wiarygodności Stanów Zjednoczonych i to, z czego, to, czego chce Rosja, czyli wypchnięciem ich w ogóle z Europy, to Amerykanie mogą dać Ukraińcom broń dłuższą, o większym zasięgu, niż obecnie posiadają. I jakieś nowe, tak powiem, bronie, które do tej pory nie chcieli im dać. Chodzi, mi, Ukraina wyraźnie grządzała, na przykład, nie wiem, samoloty, tak. Chociaż nie wiemy, to mamy pewności, że tam te wszystkie migi już tam nie frywają, przemalowane. No, ale nieważne. I to są dwa takie argumenty. Czyli strzały przeciwobronne na zachód. Dwa konfabulacje i tak powiem konsultacje przed opublikowaniem czegokolwiek przez Polaków, czyli polskiej władze. Trzy w niemiecko-, znaczy w tamtych zachodnich krajach. Nie wiem jak w Ameryce, ale w zachodnich krajach, na no Wielkiej Brytanii, tam się tutaj powoduje i informacje z gazet są takie, że to Rosja. Należy pamiętać że o tym, że tam jest system prawny anglosaski, czyli każdy, nawet Rosja, mogłaby ich oskarżyć o to, że e, tak powiem coś zrobiły niezgodnie z prawem, tak? Czyli zamieściły nieprawdę i żądać odszkodowania. Ale, jak widać, takie były pierwsze nagłówki i pierwsze strony gazet w Wielkiej Brytanii. Przypuszczalnie w większości w krajów anglojęzycznych, a my nawet o tym nie wiemy, tak? Ale próbuję to zweryfikować w Kanadzie. W miarę neutralne, niekoniecznie Stanów Zjednoczonych. I to jest jeden, znaczy kolejny z argumentów, Kolejne to takie, to jak mówiłem, że Ukraińcy wysłali tego mylika w odpowiedzi na to, że Polacy nie chcieli i dalej Ukraińcy nie potwierdzili, że były to ukraińskie rakiety i nie przeprosiły, nie, nie zobowiązali się, tak powiem, przekazywać jakieś pieniądze poszkodowanym ludziom, bo się nie poczuwają do odpowiedzialności, że to ich tak. Kolejna jest ta te wypowiedzi o tym, no, i pokazywane są coraz szersze zdjęcia, że y, to było kawał drogi od budynków. A nauk no, dyrektorka szko szkoły mówiła o tym, że również został uszkodzony. Blok, no i no, to się 30 metrów od tego upadku, od tego traktora, o, nazwijmy to, czyli też podważenie informacji o jednej rakiecie, czy o dwóch. Przypuszczalnie miałoby to sens, jakby to było była rakieta rosyjska, tak? I tak powiem, oni zestrzeliwują, i mamy dwie rakiety, jedna wali tu, i druga tu, a zestrzeliwują na zachodzie. Ale takiej narracji nie ma takiej wersji wydarzeń. I co jeszcze istotnego chciałem powiedzieć o Mylniku? O tym, a, no i chyba to wszystko, tak szczerze, ze świeżych informacji, które się pojawiły. I które dają, poddają wątpliwość, co się wokół tego dzieje. Tak? A jeszcze nie wspomniałem o tym, ale było też wspomniane w poprzednim filmie. Drugim to jest zagrodzenie dostępu do wszystkich osób, tak? które tam przebywały. I tak jak w przypadku katastrofy smoleńskiej, po paru dniach, zarównanie, wyczyszczenie terenu i wpuszczenie tam ludzi, jak już niczego tam nie ma. Nikt nie robi wyrzutów o to, że nie, o chwileczkę, znaczy odłamki, miejsce katatrowe niejś tak, gdzie to było. W ciągu dwóch dni to zrobili i zaorali teren. Ukraińcom pozwolili podjechać, ale nie mogli wykonywać żadnych czynności i tyle, tak. Mogli sobie popatrzeć, nie wiem na co, na już posprzątany teren. Tak jak coś, ale tak jak zrobili z nami ruskie Smoleńskim, że też szybko to posprzątali, chociaż nie tak szybko, jak my. Dowody na temat tego, gdzie spadły rakiety i jak to wyglądało, tak? No straszne. Moim zdaniem jest tu bardzo, bardzo dużo wątpliwości, które należy, tak, mówiłem, że będzie mnóstwo dezinformacji, mnóstwo wersji, które mają to zagmatwać, no ale to, co powiedziałem, wskazuje raczej że To nie jest ukraińskie, tak. Ukraińcy też nie narażaliby swojego tyłka, yy. gdyby nie byli pewni, że to nie jest ich rakieta, tak. A tak mogą, nie wiem, próbować coś wynegocjować a za to, że się na to zgodzą, tak. Nie zrobią to za frajer. A my jesteśmy frajerami. No i jeszcze fajna informacja, może też z innej beczki, że jakieś sondaże warzecha znalazł znaleziona informacja, że już nie jesteśmy tak ochoczo nastawieni na Ukraińców, no chyba nie ma się co dziwić, tak, nie w związku z rakietami, tak, tylko w związku z tym, co się dzieje z socjalnym w stosunku do Polaków, tu mieszkających i zarabiających kupę, płacących składki kupę lat, a tym, co się dzieje w Ukrainie nawet, no, no, różne rzeczy w stosunku do Ukraińców. Tak powiem, podejście Polaków już jest mniej entuzjastyczne nastawione, a um, oni jeszcze chcą przyjmować kolejne fale uchodźców. Będzie to powodowało jakieś napięcia, niestety, bo chyba przekroczyliśmy już um, poziom, który jest możliwy ak do akceptacji przez Polaków, tak? w, w kontekście zachowania się Ukraińców, oczywiście. Dzięki bardzo. To tyle.